samego Lipska i tu proszę bardzo, już trochę mam pociągów ICE. W Lipsku jest największa baza wybudowana do obsługi 146567. Proszę bardzo, już różne inne jednostki, dopiero co była, o tu mamy Kassel ICT, tam mamy bardzo fajnych lokomotyw, zobaczcie, Rail Adventure, jakiś niebieski Trax i tutaj ten Eurodual, Vox Express 265103, taka była, teraz tu kolejne fantastyczne lokomotywy. Ta niebieska, nie wiem, jeszcze nie rozpoznałem. Mannheim miała chyba to 24049. Tam Alstoma, Konnecy Instant Handlung. Teraz pociągów Lips, train wagony plus 101. Tam jaka fajna stara lokomotywa. Tam też genialne stare lokomotywy. Robimy szybko zdjęcia, ile się tylko da. 120, a tam jakaś dawna NRD-owska. Chyba. Same SBAN też interesujący, ale fajne. Fajne rzeczy. Bardzo fajne. Tam kolejna prywatna i w ogóle, ale ich jest. Szybciutko zdjęcia SBANy. Krótki szynobus. I tu 101. Tam fantastyczna też 101 z malowaniem IC. A tu 90009. Mało interesujące IC 4. Mam czas wyjść tutaj, pofotografować dobre pół godziny czasu. I to teraz kolejne sceny będą zdjęciami tu z dworca. O, jak widzicie z tej perspektywy, tak to wygląda. Szedłem, zapomniałem wyłączyć aparatu. No pooglądajmy teraz. Kolejny S-Bahn 1442 109 i już idę tam dalej, żeby złapać tamte, bo tam też są ciekawe rzeczy. I proszę bardzo, ten mega interesujący z numerem 012. Jakie to, nie jestem w stanie tutaj rozszyfrować, bo z szynobusu wygląda mi to wszystko tak samo jak HLB, są takie jedne. Myślę, że to jeszcze spokojnie da się rozszyfrować. Może tu po numerze EVN. Mam czas, żeby zrobić zdjęcia, żeby to obejrzeć, bo na czole jest wszystko zamazane. R42-116 do kolekcji numerków i najfajniejszy tam, tam jest po prostu pociąg mega. Franz Logistik, Chemnitz HBF, R6 wygląda niemalże na pociąg specjalny, stary wagon sterowniczy, dalej stare wagony piętrowe, ale najfajniejsze to ta perełka, ten diamencik, który jest na tej stacji, zauważyłem kątem oka. Idę do niego i tak, musicie się ozbroić w cierpliwość, dopiero zobaczycie. Ale zdecydowanie ten pociąg jest tu najfajniejszy. Jeszcze jednak to, co najfajniejszego, tego jeszcze nie widzicie. Ja muszę na to dopiero wyjść. Sama tutaj ta lokomotywa. Beacon, czyli wzięta od MRC jak najbardziej, i to też jest coś fajnego, ale ten beacon, czyli tutaj ten, co to jest, Siemensik, właśnie Hector, i go sobie zobaczymy. To jednak, no, staram się bardzo, żebyście nie zobaczyli tych perełek. One są tam obok, do zobaczenia. Już wam pokażę je. Może najpierw, zanim to, tutaj ten 442-117, też do kolekcji numerków. Tutaj ten pociąg naprawdę, SK Lyszynen Complex Logistic R20015, jest mega, ale to, co jest najpiękniejsze, 137-225, ale
Zwróćcie uwagę, cóż tu takiego stoi. I już idziemy na drugi peron, żeby to wszystko zobaczyć. Mega! Krokodyle. Są. E0401. E44 046. E94 05. Pięknie wyglądają i zaraz podejdę. Przejdę na tamten peron, żeby wam je pokazać. Nim jednak przejdę stąd, tutaj też to fajnie widać, może nawet lepiej jak z bliska, ale też pokażę wam z bliska. To pójdziemy tam i z daleka pofotografuję tamte lokomotywy, które widziałem z pociągu. 101 057, ta 101, ale to jest zaledwie początek. Tu wjeżdża taki sam szynobus, który tam był. Mój to chyba jeszcze nie jest, z numerkiem 001 643 124 011 M1 chyba tak jest określony. To jeszcze mój nie będzie, też fantastycznie wyglądający. A wszystko co najfajniejsze, to stoi tam daleko. Jakżeż wiele jest to lokomotyw. Nie mam za bardzo czasu, żeby tam aż tak dalej pójść, przejść całkowicie tak jak tamte osoby. Nie wiem dokąd zresztą bym doszedł. Muszę polegać na tym, co jest w stanie ściągnąć mój aparat i w ten sposób porobić zdjęcia. Może spróbuję stąd, bo sporo tutaj robi mi też kłopotów będą robiły na przykład wszelkie te słupy, one mi przysłonią. O, tu jest jedna lokomotywa. Tu są dwie fajne lokomotywy. Jakiś pociąg wyjeżdża, ale nim się nie przejmujemy. Już go widzieliśmy. To są trzy fajne lokomotywy. Tanie, co się da rozczytać ze zdjęcia. Tu jest fajny szynobus. Ten też mi powinien wypełnić kadr. Tu jest to numerku, widać, nie widać, może troszeczkę wyjdę. Później dalej, tu jest kolejny S-Bahn. Kolejny S-Bahn i to na razie z tej strony tyle. Z tamtej strony też troszeczkę jest, ale tam myślę, że podejdę bliżej tamtej tablicy i nie będzie mi przeszkadzał słup. Że to jeszcze jedno podejście. Przepraszam, strasznie wieje. Oglądamy. Ja też staram się zrobić jak najwięcej zdjęć, z których może coś wyciągnę. To i tutaj, czyli na początek ta 101, to aż tak nie jest ważne. Tutaj ta stara lokomotywa, kolejna i jeszcze kolejna. Myślę, że identyfikowalna i S-Bahn. I to tyle. Bardzo wieje, także wiem, że to jest ze szkodą dla waszych uszu. Zdjęcie tutaj remontowanego, przykrytego budynka na stawni. Tam kolejna ciekawostka. Kolejna, a tu wjeżdżający pociąg IC. Pokażę, ale ja już bliżej tamtych krokodylów pokażę. Czasu mało, tak się cieszę, że miałem godzinę tutaj, żeby choć tyle pokazać. Przysłaniam ręką, jak się da mikrofon w aparacie. Może po prostu muszę wrócić na halę dworca. No, muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, Drezno. Ale jak? Nie spodziewałem się tyle. Frankfurt się kryje. Nie widać tylu fajnych lokomotyw w oddali. Nie ma takiej wystawy, nie jeżdżą aż tak fajne pociągi, chociaż te międzynarodowe też robią swoje. To jednak dla miłośnika kolei chyba Lipsk tutaj stanowi dużo fajniejszy, dużo smaczniejszy koncert. Dobra, to oglądamy. E94056 i tu zbliziutka E44046. Lokomotywa właśnie produkcji czyjej? Nie wiem. Należy do muzeum w Norymberdze. W Norymberdze byłem, jest odcinek. Tyle jestem w stanie wyczytać tutaj. E0401, produkcja AEG Berlin 1932 rok. I tu ta fantastyczna jednostka. To ma swoją nazwę, ja w tej chwili nie przywołam z pamięci. Czytałem na ten temat. Cóż to takiego? Jest SVT 137. Proszę bardzo.
Hamburg, Bauart Hamburg, o to chodziło. A tu proszę bardzo, dieselek chyba odjedzie. 13.22 do Chemnitz. Nie, on dopiero się odpala. On pojedzie 3 minuty po tym, jak ja pojadę, stąd nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tu poczekać na ten odjazd tego fantastycznego pociągu. Beacon Rail. DBRLL. I Kriegslok 525448. Tej lokomotywy nie zauważyłem, ona była przysłonięta, jak widzicie. DR Deutsche Reichsbahn. Ta telewizji, proszę bardzo, z 1992, więc nie tak dawna. Nie tak dawna, 30 lat. 30 lat temu ta lokomotywa, ponad, tak, 30 lat temu ta lokomotywa jeszcze mogła jeździć. Na takim dworcu właśnie to zdecydowanie taki widok to perełka. We Frankfurcie czegoś takiego nie ma. Makieta jest we Frankfurcie, może nawet o identycznym układzie. Ta nowsza, ładniejsza, świetnie zrobiona. Oczywiście dla dzieci do zabawy nie za darmo, bo trzeba gdzieś tam to euro rzucić. Za moment będzie sobie dziecko posteruje, pociągi pojadą. Pokazałbym wam, ale nie mam zwyczajnie czasu na to, żeby tutaj czekać i filmować te pociągi. Naprawdę goni mnie czas. Muszę już się spieszyć do mojego pociągu. Kiedyś miejscował się dworzec, który kiedyś był wielki. Obecnie wszystko rozebrane. Zwróćcie uwagę tam na fasadę jakiejś fabryki, jakiegoś budynku. Niesamowitą. Zaraz tu zobaczymy, cóż to takiego jest. Weissenfels. Erzrangskon or Endej Industrii Textilii. O! Fantastycznie to wygląda. I do tego z pociągu. Zwróćcie uwagę na piękny błyn. Nie, jakaś fajna linia kolejowa. Jakie ostre łuki, to chyba tramwajowa, nie kolejowa. Toż nieprawdopodobne. Niczym u mnie na łokiecie. No, tu fajny widoczek, jak się po prostu zbliża do kawałka linii kolejowej i widać cysterny. Zastanawiam się, co stoi na czele. Czy jest jakaś fajna lokomotywa? Tu wydaje się, że się nie dowiem, bo będę miał zasłonięte. Poza tym, no, stoją chyba zwyczajnie na bocznicach. Nie jest to pociąg gdzieś na bok odstawiony, tylko zwyczajnie, o, spotkałem koniec, tylko gdzieś odstawione cysterny na bocznicy. Ale wydaje mi się, nawet nie wydaje, widzę, że stoi tutaj sporo dobra, które wam pokażę i może uda się cyknąć parę fotek. Na dzień dobry, dwa traksy. 0,56 i 114, dalej 152,091 Eurosprinter. Tu fajna Gravita. Proszę bardzo. Ajajaj, jest 186,138. I na razie, o tu proszę, piękna cysterna Hermewy. No, ale muszę się schować. To będzie lokomotywa, bo jak my dojeżdżaliśmy, to pociąg też dojeżdżał i zahamował. To oznacza, że my dostaliśmy pierwszeństwo przejazdu. Oj, proszę bardzo, mamy, widziałem to już. 213, 259, 213. No, tam proszę bardzo, Smart Room Rain Cargo jeszcze. A to był Stadler Euro Dual. Gros Corbetta, tak się nazywa stacja. Muszę na drugą stronę stacji. Podobny pociąg Abellio 442, coś tam 308 chyba. Widziałem VN, tak, 9442, 308. Jakaś tam stacyjka po drodze do Erfurtu. Nic specjalnie więcej nie ma, tyle tylko, że można sobie podziwiać tu saksoński krajobraz. Wszystko też wygląda fajne, całkiem miły, pagórkowaty teren, też w zasadzie od lat traktowany
jako fajne miejsce turystyczne i patrząc na te widoki absolutnie się temu nie dziwię, chociaż teraz tu przedmieścia, przepraszam, jakiś tam brzeg, jakieś tam wsi czy czegoś może wrażenia nie robi, to całość co obserwuję przez okna wygląda ok. Gdzieś na zboczach taki zamek, zobaczcie, też mega imponujący, nic, tylko by się chciało zatrzymać, wysiąść z rowerem i pojeździć, usiąść gdzieś przy piwie i spokojnie poczerpać przyjemność z wiosennego słońca. Takie właśnie bardzo fajne krajobrazy. Jest to właśnie Naumburg. Problem jest taki, zbliża się człowiek z dużą prędkością, przy to, że obok coś fajnego stoi, tylko mignie, nie ma szans na zdjęcia. Tu 944-2312, więc żaden rarytas, ale stały dwie naprawdę fajne lokomotywy z dawnego NRD. Ja nie potrafię rozpoznać ich numerków, ale właśnie taka stała, to zobaczę sobie na zdjęciach tego typu w Lipsku, ta czerwona z białą właśnie pasem na ostoni. Stały takie dwie, cóż, pożegnałem je wzrokiem, zresztą nie pierwszy, nie ostatni, bo tego typu lokomotyw widziałem po drodze, to znaczy takich, których nie zdążyłem sfotografować, a chciałbym, i wzbudziły moje absolutne zainteresowanie i pożądanie zrobienia fajnego zdjęcia. Niestety wszystkiego mieć nie można, wszystkiego złapać się nie da. A tam zwróćcie uwagę na fantastyczny, piękny most ratownicowy, kolejowy. O, widać troszeczkę już za bardzo wszystko w krzakach. Notkę zamieram z wielu chyba niemieckich ciechocinków. Dom zdrojowy, zaniedbany nieco. Zwróćcie uwagę na tężnie tam z tyłu, charakterystycznie założenie. Dosyć łatwo rozpoznawalne. Czy coś co ciekawego w Bad Kyzem? No, pociągów to ja nie widzę. Inne widoczki, zobaczcie, zamek na skalę, coś fantastycznego. Przydałoby się jeszcze jakiś pociąg w tle. Kolejny po drugiej stronie Doliny Rzecznej. I jeszcze jeden. Ależ tu jest tego. Piękny most. Naprawdę krajobrazy są prześliczne. Za moment przyjedziemy dosłownie na, wyłączyłem na parę sekund, nad mostem budowanym górą, tu nad właśnie nad doliną, nad linią kolejową. Cóż to będzie? Czy to będzie płatka, czy jakiś mówimy? Nie mam zielonego pojęcia. Za moment kolejny przystanek. Pytanie, czy będzie po co włączać aparat, czy coś ciekawego będzie. Lubię jazdę właśnie na takich trasach, lekko po łuku, kiedy cokolwiek widać, co nas czeka z przodu, ale to była linia odchodząca tylko. Czy może aż? A tu kolejna linia, a no właśnie, bo tu jest właśnie trójkącik był. No i proszę bardzo, warto było, warto. Jakiś kof. Grossherz. Grossheringen, a nie Grossherz. Przeczytałem na tablicy, gdzie się wyświetlają nazwy stacji, nazwę, bo nie dane było mi przeczytać z budynku. Brakowało liter. Nic więcej w oddali nie widzę. Na tej stacji z drugiej strony też nic nie ma. A jednak warto było nie wyłączać nagrywania, choćby ze względu na tą lokomotywkę Grossheringen. Zobaczę, taki fajny szynobus. Frontę 3-4. I chyba nic więcej w tym jakże pięknym i ważnym dla historii Niemiec mieście. Jeszcze sekundkę popatrzymy. Tu fajna bocznica odchodząca w bok, ale nic. Zbliżamy się do Erfurtu, lokomotywownia i troszeczkę tutaj stoi. Szynobusy same.
ciekawe, czy jakiś numerek się złapie. Tu pociąg. W zasadzie to jedynie trochę wagonów, lokomotywy brak. O, i tam fajna Ludmiła. Pan serwis, Erfurter Pan serwis i nie tylko. Wow, niemiecki Bulgari. Szkoda, że tak schowany. O, tu jaki fajny. Wow. No, na to warto było zapolować. Proszę bardzo, kolejny. Erfurter Pan serwis. Zapomniałem o tym przewoźniku kolejowym. A teraz jeszcze to. To już nuda. 185-218, ten drugi. Tu piękne lokomotywy, też Ludmiła. Tak, tu też jest super. 156-001 i Ludmiła 2690. I ekrany. To taki dworzec węzłowy. Tu proszę bardzo, mamy 442 jakieś tam do Lipska, także powrotne. Mój pociąg jedzie dalej, bo jedzie do Eisenach. Tu kolejny pociąg w jakimś tam kierunku. Ja swój znajdę, mój ma być za 35 minut. Mnóstwo czasu na przesiadkę. Szkoda, że te fajne rzeczy tutaj są tak daleko. Ale nic, spróbuję coś pokombinować, coś jeszcze znaleźć. Coś przejechało, to być może ten, który stał pociąg 442-313. Ja wychodzę na samo czoło tutaj. Chcę po prostu sfotografować jak najwięcej. Typu 642-030. Proszę bardzo. Odjechał taki właśnie szynobus. Tam daleko jest niebieski trax, zdaje się 102, do niego jeszcze dojdę, a żeby mi nie uciekło, bo ma w drugim kierunku, to ten Alstom Lind, nie, Alstom Lind chyba, no właśnie, bo już mi się, tak, Lind, 1648-433, te zdecydowanie wart jest tu sfotografowania, kolejny 642, czyli Siemens Desiro 009, proszę bardzo, dziwny dworzec, wydaje się, że na tym samym torze stoją dwa pociągi, ale tam są pomiędzy nimi rozjazdy. Podejdę dalej, żeby sfotografować tutaj tamtego traksa, a póki co widzę, że to jest całkiem poważny dworzec przesiadkowy. No i tam daleko ściągnę tą lokomotywę aparatem. 102, to wiem, widziałem wcześniej, wyładował mi się po prostu aparat BoxX Press. 102, no chyba jak najbardziej spalinowy. To już tu widzimy. Dobrze, na zdjęciu wyjdzie. Oddalę, bo wjeżdża para, nawet nie para, a trzy sztuki szynobusów. Proszę bardzo. I będziemy mieć zrobię sobie fajne zdjęcie tutaj. Już widzę, one wjadą być może koło mnie. Tak, dokładnie tak. VT328. Nie zauważyłem, ale przecież one mi nie uciekną. VT311 był ten drugi, a trzeci VT323. Na spokojnie podejdę, zrobię sobie zdjęcia. Nie będzie tutaj najmniejszego problemu i przeczytam też numery EVN. Mój pociąg jest za pół godziny, chyba że już może podjechał i po prostu się w niego przesiądę. Będzie prowadził do Limburga, przepraszam, do Würzburga, prowadzony, obsługiwany, nie prowadzony przez tutaj akurat DB Regio. Kto wie, co to będzie, czy znowu Bombardier Talent 2, czy może jakiś Pushpull tu, to się zobaczy. A tam wjeżdża już, o tutaj tak jeszcze wam to pokażę, wjeżdża pociąg ICE. Dokąd on jedzie? Tu się wyświetla do Berlina. Nie, to nie ten. Do Berlina wjedzie na ten tor, tam coś innego.
Szkoda, że miejsce, na którym stoją te piękne lokomotywy Erfurter Bahnservice, chyba EBS tak się to nazywa, one są bardzo chętnie kolekcjonowane przez tu kolekcjoner modeli Tabolu. I są robione na życzenia firm. Pico sporo takich zrobiło, w końcu jakby nie było, to tutaj te tereny to jest domena Pico. Pico chyba ma swoją siedzibę, ten Sonnenberg jest całkiem gdzieś tutaj niedaleko. Gdzie dokładnie, nie wiem, gdzieś można to któregoś dnia sprawdzić na mapie, na granicy generalnie Turyngii, znaczy i Bawarii, ale teraz jakoś ciężko mi to sobie uzmysłowić. A tu dwa szynobusy 612 036 536, a drugi 612 099 599, a tamten 642 009 odjeżdża. Powiedziałem szynobusy, ale to bardziej powinno być spalinowe zespoły trakcyjne. Tak mi się po prostu łatwiej mówi w uproszczeniu. No i ten pociąg stosunkowo pusty. Muszę przyznać, że ten, którym jechałem, dosyć się umęczyłem, był praktycznie pełny. On prowadzi dalej do Eisenach, jak mówiłem, natomiast w tym momencie już większość pasażerów wysiadła w Erfurcie. Jak zobaczyłem, ile tu stoi pociągu w różnych kierunkach, to mnie to absolutnie nie zdziwiło. Portrecik pociągu ICE 401004, czyli TZ104 Fulda, a tam było słychać gwizdek kierownika pociągu. Chyba ten pociąg zapowiadany do Magdeburga, prowadzony tutaj przez 1648 433. On właśnie ruszył. Pytanie, czy jest złożony z dwóch jednostek, jak tam było widać, bo tej drugiej chyba nawet nie zdążyłem sfotografować. To za moment zobaczymy. Tak, jedzie druga. Sachsen-Anhalt. I proszę bardzo, 1648 025, a ja udam się chyba w miejsce, gdzieś już powoli ustawię się tam, gdzie będzie podstawiony mój pociąg do Würzburga. I jeszcze to posłuchamy tutaj i zobaczymy odjazd IC1 Fulda. W sumie jakby był jakiś pociąg stąd prosto do Fuldy, to bym się nie obraził. Moja dalsza podróż, jeszcze nie Frankfurt jest kolejnym miastem w mojej podróży, nie będę teraz zdradzał, jeszcze mnie troszeczkę czeka włóczęgi, mimo że wybrałem najkrótsze połączenie, to jednak troszeczkę się nazwiedzam, trochę się naprzesiadam. Jak na razie wszystko zgodnie z planem. Ale ruch ten podmiejski, on jednak zdecydowanie pewniej jeździ jak pociągi dalekobieżne. Tutaj raczej większych zakłóceń nie ma, przynajmniej są one dużo bardziej przewidywalne. No, a tu już zmienił kierunek ten pociąg. Muszę sobie zrobić lepsze zdjęcie środkowego szynobusu. Trzy szynobusy. Tutaj już są zdecydowanie szynobusy, czy też autobusy może szynowe. Trzy jednostki są tu sprzęgnięte. Proszę bardzo, wjeżdża i znowu przyjedzie koło mnie kolejna para, to są chyba 612. Też no niezbyt ładnie wyglądające, bo co by nie było, czerwone, klasyczne barwy DB, ale dla mnie jednak całkiem ciekawe pociągi, za dużo ich nie widzę, gdzieś tam zawsze z okien pociągu czy coś widywałem, a tu proszę bardzo, mogę sobie zrobić porządne zdjęcia. 612 176 676, pierwsza jednostka i jedyna jednostka, spalinowy zespół trakcyjny dwuwagonowy. Do Würzburga. To jest mój pociąg. To właśnie się podstawił mój pociąg. Także mam czas do odjazdu. Jest chyba 20 minut, ale chyba będzie rozsądnie zająć niezłe miejsce, żeby mieć dobre miejsce przy oknie. Starczy mi siedzenia na schodkach. Czarnie to widzę. Cały tłum, który widziałem w oddali, on wsiada do pociągu. Choć ten pociąg za jakiś czas odjedzie, to będzie pełno. Ja raczej... O, tu coś fajnego odjeżdża. A to jest to samo, co było. Już to mam.
Ja raczej nie będę się siedził, żeby mieć miejsce przy oknie, kiedy nie będę mógł wstać, w żaden sposób odejść stąd. No, zajmę znowu miejsce pewnie na schodkach, ale fakt, że już to jest męczące. Czy mnie to dziwi? Nie powinno. To już jest niedziela, nie rano, tylko po południu. Ludzie jadą gdzieś tam po weekendzie spędzonym u rodziny, jadą gdzieś do pracy, na studia, gdziekolwiek. Dobra, muszę się spieszyć. Ile poczeka z tym wsiadaniem do pociągu, to podjeżdża kolejna trójka szynobusów. Miejsca, co miały być zajęte, to są zajęte. A dla mnie istotne są też zdjęcia pociągu VT125. Trzy sztuki, a może nawet cztery sztuki. Idę, przepraszam, pokazać wam 129, ależ tłum ludzi wysiada. Jak ten tłum zajmie mi miejsca, no to cóż, trudno. Ale idę. To jest 650-029. Ten VT-129. Kolejny VT-013. Czyli 650, pewnie 113, nie, 413. I ostatnia sztuka, tego zrobię zdjęcie bez problemów, VT014. Pora jeszcze zrobić zdjęcie lepsze, jakby nie było, to mam chwilę czasu, 20 minut. 20 minut ryzykowania, że nie będę miał gdzie siedzieć. No jednak chęć zrobienia zdjęć jakichś fajnych z budynkiem dworca jest dla mnie tutaj większa. W tym również i mojego pociągu. Już mam to zdjęcie, ale jeszcze jedno. I teraz już tym razem wsiadam, czy czekam na pociąg z Berlina, który ma przyjechać. Zobaczę. Warto poczekać i absolutnie tłumaczy to, dlaczego tyle ludzi czeka do Berlina, bo jedzie pociąg Flixtrain. Prowadzony Wektronem. Flixtraina z Wektronem jeszcze nie widziałem, stąd jest to na pewno fajny strzał. Zdecydowanie warto było zaczekać niż siedzieć w jakimś tam pociągu. Wektron wynajęty od LL. Wektron 193-943 i sam pociąg Flixtrain. Miałem potencjalnie tą podróż w planach pociągiem Flixtrain. Niestety Flixtrain jest jak Ryanair, kupiony w ostatniej chwili, jest po prostu zwyczajnie drogi, niczym nie ustępuje niemalże DB, z tego względu, że liczba miejsc pociągu też jest ograniczona, a oni muszą zarabiać, ostatnie miejsca sprzedają po prostu zwyczajnie drogo. Jak wygląda jazda? Pociąg jest bardziej zatłoczony, jak się wydawało, jest potwornie tłoczony. Ale popatrzcie, cały czas doina wiadukta między murami. Thank you.
ciągle pod górę. Ten Lametz, kurort. Rzeczywiście sporo osób wysiadło. Jest wysoko. No i spodziewam się znowu jakiegoś tunelu może. Zobaczymy. Tak, już za moment. I ciemność. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alles gut, kannst du noch sitzen. Aber es war Neustadt noch nicht. Es war Neustadt steigen wir aus. Schweinfurt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Pojechaliśmy mega zapchany. To był pociąg. Wszyscy do Würzburga, studenci, tak jak podejrzewałem, tak to wygląda. Czy po prostu ludzie do pracy, po jakichś podróżach, cokolwiek wracają. Tutaj ciekawe szynobusy oraz Siemens Desiro HC. Kto wie, czym teraz pojadę. Na pewno dwupokładowy, może czymś takim, tak jak tu. Cóż to takiego jest? 462-008, chyba 4462008, tam to widać. Mam pół godziny czasu, obejrzę wszystko i wam pokażę, co się da. Tam lokomotywa, jakiś tam traks, tylko żeby na niego wyostrzyć, coś się nie chce. Stoi, może da się odczytać numer. Traksy to nie takie rarytasy. No i tu na wielu bocznicach wiele wagonów, terminal kontenerowy. Fajne są te wagony. Zrobię sobie jakieś lepsze zdjęcie, no ale trochę tu zasłania. Podejdę jeszcze do tych szynobusów, którymi jechałem. Są dwie jednostki, gdzieś szarpnięcie w pewnym momencie było, zostały połączone. Czy było równie ciasno w drugim pociągu? Nie mam pojęcia. Gdyby były wolne miejsca, pewnie obsługa by powiedziała, żeby się przesiąść, że tam miejsca są. Tak było w poprzednim przypadku. No ale nic, na razie to tutaj zostawiam. Mój pociąg pojechał dalej. Zmienił czoło, nastąpiła zmiana czoła pociągu i pojechał w kierunku Würzburga. Ja muszę znaleźć swój pociąg, mam chwilę czasu, a tu
te wagony trochę bardziej z bliska. Proszę bardzo. I jeszcze dwa szynobusy, zejść do nich nie mogę. Trochę tych szynobusów po drodze widziałem. Teoretycznie mógłbym pójść na tamtą kładkę, ale po tych różnych przygodach z brakiem miejsca w pociągu spodziewam się, że dalej do Frankfurtu będzie równie ciężko, chociaż no może się pozytywnie zaskoczę, ale może być słabo, stąd no muszę zadbać o to, żeby w miarę wcześnie wejść do pociągu. Tu ten VT019, drugi niestety raczej pozostanie mi nieznany. I tu z tej perspektywy Siemens Desiro HC, nówka sztuka. Spójrzcie na sam sprzęg, jakie to jest czyściutkie, niezakurzone, nic nie pobrudzone. 4462008, poszukajmy daty rewizji. Aż mnie to mocno nurtuje. Jesteśmy w Bawarii, stąd no tu dominuje, w zasadzie to we Frankonii, Frankenthüringen Express. Szukam daty rewizji. Trafarecie stoi jedynie do... Nie, nie ma. Czyściutko. Nie mam po co iść dalej. Chociaż może po co będzie. Tam też schował się jeden szynobus. Jego pokazywałem z pociągu. Tutaj ten. Okej. Ale chodzi o tamten. O, właśnie ten. A pociąg tam ruszył. Prowadzony traksem. Tu już zdecydowanie nie będzie trakcji spalinowej. Tu już będzie pociąg elektryczny. Już wróciliśmy troszeczkę do tej kolejowej nowoczesności. Niepięknej malowniczej linii przez góry. Szkoda, że jechałem w takich warunkach mega ciasnych, gdzieś tam w korytarzu przy toalecie. Dobrze, że na siedząco, korytarz cały zapchany pod różnymi zwaliskami. Naprawdę ciężko było podziwiać widoki za oknem, choć co nieco starałem się wam pokazać. Znowu mega daleko iść, trochę mi się nie chce, ale chyba się przejdę. Tutaj najpierw poczekam, wjeżdżają kolejne dwa szynobusy, kolejne dwa numerki, aż mi się opatrzyły. Natomiast tam daleko gdzieś manewruje Trax. Manewruje, nie jedzie. To jest właśnie ciężkie do zauważenia, ale da się. VT016, Unterfranken Shuttle, a drugi VT018. Mam wrażenie, że już je widziałem. RB40, ale kto wie... Może się mylę. Śmiesznie by było, gdybym gdzieś widział i nie wsiadł, bo one są luźne, a bym się takim tu ciasnym jechał. Kto wie, może tak to głupio jest, że aplikacja podpowiada połączenie, wszyscy okupują jeden pociąg, a drugi nie. A może mi się tylko wydawało. A tu małe manewry. Skład został rozłączony. Pojedynczy szynobus pojechał. Drugi jak na razie został. Pytanie, czy to są manewry, czy on po prostu sobie pojechał? Tak, on sobie po prostu pojechał. Podjeżdża długi. No dobra, niech tam jedzie w spokoju.
Wyświetla się już jakiś czas pociąg do Frankfurtu. Prawdopodobnie będą to 445 czy też 446. Tutaj te jednostki, tak mi się wydaje. No i pytanie teraz, z której strony się pojawi. Tam mamy zielone światło, wszystko wskazuje na to, że przyjedzie stamtąd i tak rzeczywiście jest, jedzie. Cztery wagony, no i miejmy nadzieję, że będzie gdzie usiąść. W takim, zdaje się, jeszcze nie jechałem. Bombardier, właśnie, Bombardier, no ale na pewno już mam te jednostki. Twindex Vario. No i jest. 0.43 na pewno mam. No, pora gonić pociąg. Bo nie zatrzyma się chyba przy mnie, chociaż jest szansa. Jest. Wyszliśmy. Mein Spessart. Wreszcie wygodnie. No i patrzymy, cóż to takiego fajnego jest. Robi się ciemno, także już na dobre zdjęcia ciężko liczyć. Może jeszcze coś, ale już będzie słabo. Widziałem manewrujące lokomotywy tego Traxa, ale wszystko gdzieś mi się poschowało. W środku jest widno. Bardzo widno, odbija mi się wszystko od szyby. O, górka rozrządowa, malutka, bo malutka, ale zawsze. I niestety żadnej lokomotywy. Jak na razie tor nieużywany, więc już się nie spodziewam. Już może być ciężko ze zdjęciami z pociągu. Już jest ciężko, więc ciężko cokolwiek, ciemno, ciężko cokolwiek pokazać. 410, no w ten sposób to mogę pokazać i niewiele więcej. Frankfurt, Melle i restauracja. Tam daleko jest peron 24. 5 minut temu odjechał mi pociąg. Wszystko, całe Niemcy, przyjechałem punktualnie. Punktualnie wsiadłem w Schweinfurcie do pociągu, który złapał ze 20 minut opóźnienia, bo czemu nie, jadąc do Frankfurtu, najnowocześniejszy Twindex Vario. Tak to się właśnie robi koło Frankfurtu. Godzina 21. W niedzielę, po kilkunastu godzinach jazdy, cały plan wziął w łeb. Na co czekać, czym jechać, gdzie, w jaki sposób, nie wiem. Nie mam pojęcia. Muszę dopiero przemyśleć. Oczywiście aplikacja pokazuje bzdurne połączenia. Wszystko się posypało. Pozostało mi nic innego, jak porobić sobie parę zdjęć, no bo cóż by takiego. I tyle w tym dziadowskiego pociągu, którym przyjechałem. Nie tym, przyjechałem chyba tamtym. Paskudstwem. No i tak, właśnie od razu widzicie, jak momentalnie leci gdzieś nastrój. Po wszystkim człowiek jest po prostu zwyczajnie zmęczony. Chciałby dojechać do domu. Wszystko fajnie skomunikowane. Dobra, nie będę się powtarzał. Zrobię jeszcze sobie parę zdjęć. Alternatywne połączenie na mnie czeka. Chcę troszeczkę odsapnąć, złapać chwilę powietrza. Biegłem na darmo w sumie. Miałem minutę. Biegu było spokojnie na 3 czy 4. Także zrobię tylko te parę zdjęć. Tu jest jakieś IC4 i to z tytułem 94481 z nazwą Rheinland-Pfalz. Także to jeszcze złapię również tutaj ten IC3 Siegen, proszę bardzo, i starczy mi. Teraz kombinuję, idę na peronów S-Bahn.
alternatywne połączenie. Tylko jeden pociąg pokażę, zanim mój przyjedzie. Friedberg 423-428. Pociąg pojechał, dosyć dużo fanów Eintrachtu wsiadło. Wygrany mecz Hoffenheim 3-1. Widać, miasto świętuje, fani zadowoleni. I tak powinno być. Ja czekam na pociąg do Bad Soden. Ten powinien być za jakieś 5 minut. Do Bad Soden jeszcze pociągiem nie jechałem, więc z dwojga złego w sumie to może nawet ciekawostka. 4 minuty. No i jest. 4, 2, 3, 3, 2, 9. Siadam, proszę bardzo. 5, 5, 4, 101. Pierwszy numerek tego szynobusu. To na koniec taki niespodziewany prezencik tu w Bad Soden. A to jeszcze nie jest koniec mojej podróży. Taki środek lokomocji. To był ostatni etap. Jedna przesiadka więcej niż planowałem i wyszło tak, że to akurat autobus. Ale cóż mi to przeszkadza. Jestem nieco później zirytowany wcześniej. Na początku przecież całą sytuacją w, jak to się nazywa, we Frankfurcie, to już teraz dotarłem na miejsce. Mnie cieszy i to, co mi pozostało, to przejść się i do samochodu i pojechać do domu. O całej trasie oczywiście opowiem Wam jeszcze przy mapie. Cześć, witam Was w komentarzu do drugiej części filmu. W zasadzie z reguły przy takich filmach, które dzieliłem na 2-3 odcinki, to komentarz był jeden na koniec, ale tu ciut zbyt dużo jest rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, które komentowałem, żebym tak się przemknął. To jednak jakby nie było, była podróż przez całe Niemcy, a nie podróż do jednego miasteczka gdzieś nad Renem i wyczekiwanie na pociągi. Tu był przejazd przez cały kraj, stąd naprawdę całe mnóstwo rzeczy zobaczyłem, całe mnóstwo pokazałem Wam na filmie. Oczywiście może jakieś fajniejsze rzeczy minąłem, może czasami się skupiałem na jakichś bzdurach, na tym, co po prostu widziałem za oknem, ale jadąc w nieznane i nie wiedząc gdzie, z której strony, co fajnego jest do pokazania, tylko pozwalając się zaskakiwać, zresztą ciężko by się było aż do takiej podróży przygotować, to uważam, że i tak dosyć dużo elementów z otoczenia wychwyciłem i co najważniejsze, sporo udało mi się sfotografować, wzbogacić moją kolekcję. Nie zawsze najpiękniejszymi zdjęciami, udanymi kadrami, ale podczas nagrywania jednym sprzętem i robienia zdjęć naprawdę wpływ na to, w którym momencie naciskając spust migawki elektronika złapie kadr, wpływ na to mam bardzo niewielki i pomimo używania już 2 lat tego sprzętu nie potrafię do końca wyczuć, jak pyknąć, w którym momencie, żeby to wyszło idealnie. Największy problem jest z tym, że po prostu pstryknę zdjęcie, elektronika potrzebuje chwilę czasu na zapis na karcie, na przechwycenie tego kadru, gdzieś ze 2 sekundy, a ja potem klikam dalej, nie czekając na upływ tych 2 sekund, bo coś fajnie wygląda. No i niestety w sumie to nie wiem, co wychodzi, ale dobra. Podróż z Lipska do Frankfurtu, ściślej do Königstein im Taunus. Tu w tym momencie Google na najbliższą niedzielę pokazuje w ten sposób, na poprzednią niedzielę pokazuje to jeszcze inaczej. No i fajnie, tak sobie tutaj wymyślił. Ja generalnie nie poruszałem się pociągami ICE. Dla porównania w poprzednim odcinku pokazywałem to przy aplikacji RMV, ale tu już ten plan jest dużo krótszy. To tylko orientacyjnie, żeby pokazać odległości, gdzie to jest między tutaj właśnie, w której części Niemiec, najpierw ta podróż ze Szczecina do Lipska i tutaj druga część rzeczywiście i czasowo, i odległościowo, czasowo w kontekście też mojego nagrania. Tak się złożyło, że Lipsk był w połowie podróży i mało tego, w Lipsku rzeczywiście miałem akurat psim swędem najdłuższy postój, spokojnie ponad pół godziny, stąd zdążyłem sporo zobaczyć, co widzieliście na filmie, sporo sfilmować, sporo sfotografować. To może jeszcze na szybciutko na mapie.
Lipsk, następny odcinek, następny postój był w Erfurcie, potem z Erfurtu do Schweinfurtu, tu ze Schweinfurtu do Frankfurtu, same furty, Erfurt, Schweinfurt, Frankfurt, furt, czy mijasz, nie wiem jak. No i tu niestety gdzieś pociąg za Würzburgiem gdzieś musiał złapać opóźnienie. To opóźnienie widziałem, powiększało się, jak już wjechał do Hanau, to po prostu zaczął łapać to opóźnienie wprost gigantycznie w węźle frankfurckim. O ile w Hanau miał tam parę minut, może 10, o ile dobrze pamiętam, to potem już na każdej stacji przystawał, aż na sam koniec stanął gdzieś na górze, na wiadukcie i patrzyłem się na Hauptbahnhof, mogłem się po prostu patrzeć i wkurzać, że za moment ucieknie mi pociąg do stacji Frankfurt-Höchst i dalej do Königstein. Stąd musiałem zmienić swój plan podróży. Ostatecznie pojechałem do Bad Soden i w zasadzie tam zakończyłem ten film już ostatniego odcinka podróży. Paru minut autobusem nie nagrywałem. Także tyle o podróży, a teraz może kawałeczek pokażę Wam tych miejsc. Lipsk. Wydaje mi się, że tutaj warto by było choć słowo powiedzieć o dworcu. O Berlinie się nie odważyłem. To tutaj jednak ten Lipsk zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Wszedłem gdzieś, wszedłem na dworzec. Tu stały te chyba, tu, o właśnie, muzeum z Gleis, stały te stare lokomotywy, trzy lokomotywy elektryczne, jedna parowa plus SVT 137 Hamburg, no po prostu piękne eksponaty z Muzeum DB w Norymberdze. Jakoś nie miałem świadomości, chociaż pewnie będąc w Norymberdze gdzieś tam było na którejś planszy napisane, że to i to stoi w Lipsku. To nie miałem tej świadomości, stąd bardzo miłe zaskoczenie. Olbrzymim zaskoczeniem miłym było również dla mnie to, co stało tutaj po torach. Już jak wjeżdżałem, to już sporo tego widziałem i móc się pokręcić tam, pofotografować, to super. Cieszę się, że swego czasu kiedyś zainwestowałem w taki aparat, jaki mam, wygodny, kompaktowy, a równocześnie z dosyć dużym zoomem. Jeśli będę zmieniał aparat, to na coś podobnego, tyle tylko, żeby może było szybsze, żeby miało większą klatkę, no i dobrze by było jeszcze mocniejszy obiektyw, bo to jest naprawdę coś pięknego, kiedy staniemy sobie gdzieś na czole peronu i coś stojącego kilkaset metrów dalej da się ściągnąć i do tego stopnia ostre wykonać zdjęcie, że widać później numerki tych lokomotyw i to wszystko gdzieś zobaczycie później na zdjęciach. Oczywiście no, z takim sprzętem i tak nie poradzę na to, jak stoi gdzieś po drodze jakiś słup, jak lokomotywa stoi za słupem, a ten słup jest oddalony o parę metrów, to nie ma możliwości, żeby chodzić kilkaset metrów dalej, 7 metrów tą, 7 metrów tamtą, po szerokości peronu, tak sobie rzuciłem te 7 metrów, żeby była szansa na jakieś lepsze ujęcie, no ale na to już nic nie poradzę. Także tutaj bardzo dużo stało na tych torach postojowych i sobie pofotografowałem. Zobaczcie, jak wygląda, jak bogaty jest układ, jak to super wszystko musi być. No same tutaj parowozownie wachlarzowe, jedna czynna, dwie nieczynne z tego, co widać. I może to nie są wszystkie, tutaj też coś jest, a nie, to jest dla tramwajowy jakiś dworzec, także samo to wygląda już nieźle. I na tym może poprzestanę. Teraz wydaje mi się, że warto jeszcze pokazać na koniec tutaj tego filmu Erfurt. Erfurt, siedziba Erfurter Bahnservice, firmy, której lokomotywy widziałem chyba pierwszy raz na oczy. Jakoś tak w moich regionach zachodnich Niemiec nie trafiło się, żebym sfilmował, sfotografował jakiś pociąg prowadzony tą lokomotywą. Natomiast w Erfurcie sporo widziałem, a same lokomotywy znam, uwaga, skąd? Z modeli.
liczne modele, głównie robione przez Pico. Pico, które pewnie całkiem niedaleko się tu znajduje, i wjeżdżając do Erfurtu sporo z nich widziałem, i to absolutnie też perełki. Jak byłem zachwycony w Lipsku różnymi ciekawymi elektrowozami, właśnie takimi starymi, których nie mogę zobaczyć. Tak samo było i w Erfurcie, 155 parę sztuk, no i trafił się Gagarin, czyli lokomotywa V200, Bauraje 220 obecne, czy też Ludmiła, w zasadzie dwie Ludmiły, jedna w historycznym malowaniu, takim wyblakłym. To było super, plus inne ciekawostki. Jeszcze z ciekawostek, które widzieliście na tym filmie, wszystko w zasadzie udało mi się zidentyfikować, to z ciekawostek gdzieś tam minęła lokomotywa z logo Alstomu za taką niebieską lokomotywą Press. Press to jest prywatne przedsiębiorstwo Pressnitztalbahn. Też gdzieś tutaj z Saksonii czy z Turyngii, przepraszam, jeśli tu źle to określiłem, ale no po prostu dla mnie tam Saksonia, Turyngia to jest generalnie południowo-wschodnie Niemcy, ten okręg i kolejowo bardzo interesujące, jak tu właśnie sam Erfurt, po wizyta w Erfurcie czy w Lipsku pokazała. I te niebieskie lokomotywy Pressnitztalbahn, też niezwykle interesujące, obok tego EBS, dla przypomnienia, to są te barwy czarno, biało, czerwone tych lokomotyw. To oprócz tego stała jeszcze lokomotywa Alstomu, gdzie później, jak się dopatrzyłem, zacząłem szukać informacji na ten temat, żeby ją rozpoznać po napisach i tak dalej. Była to lokomotywa typu Prima H3, lokomotywa Bauraje 1002. Czemu takie dziwne Bauraje? Bo to jest nowy typ lokomotywy. Jest to lokomotywa hybrydowa, akumulatorowo spalinowa. Także taka ciekawostka, wcześniej ich nie widziałem. Pierwsze moje spotkanie z tą lokomotywą, także to też jest niespodzianka, na którą nie liczyłem, której się nie spodziewałem. Fajna sprawa, coś takiego spotkać. Szkoda tylko, że nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, bo bym się skupiał głównie na sfotografowaniu tej lokomotywy. Miała napis Mannheim. Dokładnie nie jestem w stanie zidentyfikować tego egzemplarza, chociaż w 100% jest w pełni identyfikowalny, ale musi to być jakiś egzemplarz. No akurat jego zdjęć w żaden sposób nie byłem w stanie znaleźć w internecie. Prima H3, Bauraje 1002, Mannheim, i niestety wychodzą zupełnie inne wyniki, czyli wszystkie lokomotywy gdzieś tam sfotografowane w Mannheim. Niezbyt oryginalne przezwisko tej lokomotywy i niestety. Zresztą chyba te przezwiska są stosunkowo niedawno podane, bo w internecie znalazłem jeden jedyny przykład takiej Primy z nazwą miasta Kassel. No ale to nic. Myślę, że z czasem tych zdjęć więcej się pojawi i za jakiś czas uda mi się w pełni zidentyfikować tą lokomotywę. Czyli hybrydowa, akumulatorowo-spalinowa lokomotywa, mnóstwo starych elektrowozów, znaczy starych, no troszeczkę starszych, takich no z lat 60-tych, 70-tych w służbie prywatnych przewoźników, prywatne pociągi właśnie WFL, ten jeden z lokomotywą R20 z Herkulesem przy peronie, gdzieś tam w oddali z lokomotywą 155, w sumie parę tych lokomotyw 155, sporo taboru Pressnitztalbahn oraz Erfurter Bahnservice, w tym właśnie dwie Ludmiły i Gagarin, czyli może bardziej po niemiecku Taiga, Trommel, Bęben Taigi. To są po prostu efekty, no i całkiem fajne widoki też za oknem. Sam przejazd linią tutaj do Schweinfurtu, dokładnie przez Sul i tak dalej, przez tutaj te góry, przez Sul, przez góry w Turyngii. Powiem tak, w innych warunkach, to znaczy luźniejszym pociągiem przy piękniejszej pogodzie, to jest, musi to być po prostu sama przyjemność. Może gdzieś na tygodniu, na jakimś, przy okazji jakiegoś majowego weekendu, to musi być czysta przyjemność przejechać się tutaj z Erfurtu do Schweinfurtu, i gdybyście kiedyś mieli okazję, to Wam polecam. Naprawdę prześliczny odcinek
tutaj kolejowy pokonywany trakcją spalinową. Po drodze sporo do zobaczenia. To zdecydowanie perełka, choć za dużo tutaj nie sfotografowałem taboru z zewnątrz, bo nie bardzo było co, ale widoki za oknem naprawdę godne uwagi. Końcowy odcinek wjechałem do Schweinfurtu. Coś jeszcze w tym Schweinfurcie zdążyłem sfotografować. Ostatnie sceny, a potem podróż przez Würzburg do Frankfurtu, już komfortowa na drugim pokładzie 445, czyli bombardiera Twindexa Vario. Bardzo przyjemno wjechałem do Frankfurtu, szkoda tylko, że zdenerwowany i musiałem biec po dworcu w oczekiwaniu, żeby złapać ten pociąg, którego złapać mi się nie udało. Nic, końcówka podróży już stresująca, po całym dniu, po 15,5 godzinach podróży byłem, po 15 w tamtym momencie, po 15 godzinach podróży byłem już zmęczony, było mi, już chciałem do domu. I nawet nie interesowało mnie włóczenie po dworcu we Frankfurcie i liczenie na to, że może coś padnie. Chciałem jak najszybciej do domu. Dzień zdecydowanie bardzo udany, podróż wprost wymarzona. Tyle co po drodze widziałem, tyle co po drodze sfotografowałem. Autentycznie zajęło mi praktycznie cały dzień, dobre 8 roboczych godzin. Opracowanie tylko materiału, przyjrzenie zdjęć, skasowanie tych najbardziej nieudanych, wykadrowanie, poobracanie zdjęć, żebyście mogli sobie zobaczyć w filmie, i stracę dobre drugie 8 godzin, żeby to, co już zostało obrobione, jeszcze poukładać w katalogi. Większość udało mi się, w zasadzie 99,99% udało mi się zidentyfikować, stąd jestem bardzo zadowolony, bardzo wzbogaci się moje archiwum zdjęć tutaj taboru niemieckiego, ale uwaga, nie tylko niemieckiego, parę pozycji będących na szeroko pojętym, będących w szeroko pojętym ilostanie lokomotyw polskich i z Polską związanych też tutaj wpadnie. No dobra, nagadałem się podczas podróży, teraz w komentarzu. Zapraszam Was jeszcze gorąco do obejrzenia zdjęć. No niektóre są takie, jakie są, dla mnie cenne, bo była to okazja spotkania pewnego taboru i na lepsze zdjęcie z pociągu nie mogłem sobie pozwolić, poradzić. Co wyszło, to wyszło, niektóre rozmazane, takie śmakie, owakie, ale to są zdobycze, z tego jest się dumnym. Nie sztuką jest podejść gdzieś na dworcu do lokomotywy, od słońca zrobić dobre zdjęcie. Sztuką jest tak trzepnąć to zdjęcie gdzieś tam z jadącego pociągu, żeby dało się później zidentyfikować, i trzeba mieć naprawdę niesamowitego farta, żeby było to wszystko ze sprzętu nagrywającego ostre i żeby nie było przeszkadzajek typu słupy, nie słupy, śmam to, wam to, wszystko się tak dzieje błyskawicznie, że naprawdę nie mamy specjalnie wpływu. Jedziemy pociągiem, pociąg pojechał i minęło. Okazja była, minęła. Wrócić się pewnie, żeby coś poprawić. Kilkadziesiąt kilometrów nikt się nie wróci. Teleportować się nie da. Stąd. Jak sobie poradzimy, takie później mamy efekty. Dobra, dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na obejrzenie zdjęć. Mam nadzieję, że relacja z przejazdu po Niemczech Wam się podobała. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.